Nazywa się Marek Zatorski. Przyszedłem przed chwilą do z domu. W trasę do Lenino. Gdzie żołnierze polscy 12-13 października 1943 roku stoczyli tank Krwawy Bój, walcząc przeciwko Niemcom. Przyszedłem z domu w podróż autostopem. Głównie autostopem. No i piechotą, tak jak teraz. W mundurze 1. Polskiej Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki w pełnym uporządzeniu wraz z bronią. Do ekwipunku mojego też dochodzą niekoszerne elementy, tak jak śpiwór, tak jak karimata, apteczka i różne inne różne rzeczy. Nie nawiązujące do historycznego ekwipunku żołnierza z tamtego okresu. Pogodę mam piękną. Świeci słońce. Wiatr wieje. Dopiero teraz w porządku. Kołnierz mogę mieć zapięty pod całą szyję. Buty wygodne. Mam nadzieję, że mnie nie zawiodą. Także cóż, do usłyszenia. Trafiłem do Wrocławia, po drodze spotkałem kogo? Kolegę Waciaka. Tam no witam. Pogoda piękna. Słoneczko świeci. Ja mam trochę obciążenie. Waciak nosi plecak. A ja i Waciaka też nosi. Jak mi w plecach pieprzy, to mnie na pogotowie zabierzesz. Dobra, nie ma problemu. Idziemy do Waciaka coś zjeść. Położę się trochę. Odpocznę przed dalszą podróżą. A później zrobię na Warszawę.